Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. I cóż, no dziś widzimy się ponownie w grze Brotato. Tak, z tego co się orientuję, obecnie jesteśmy na etapie zadania trudności numer 2. Dzisiaj z tego też powodu zagramy wielozadaniowym pod najlepszą rzecz, jaka istnieje, a konkretnie pod patyki. Jeśli kogoś zastanawia dlaczego, może mieć naraz 12 broni. Każdy patyk skaluje się z kolejnym patykiem, którego posiadamy. Jest to idealna broń, żeby kontrolować naszą karę minus 5% obrażeń za każdą posiadaną broń. Czyli nie są to jedyne, powiedzmy, dobre opcje, ale... No, ja po prostu chcę. Tak będzie najlepiej. Więc tak, wielozadaniowy, no i patyki. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. W sumie jedną istotną sprawą jest to, że po prostu bierzemy patyki, dźgamy patykami. I tak naprawdę musimy po prostu zgarnąć dobrą wytrzymałość, żeby móc żyć. I tyle. A poza jeszcze jedną ważną inną rzeczą, czyli tym, że musimy również inwestować trochę w coś, co będzie przeciwdziałać negatywnym modyfikatorom do obrażeń. Jak na przykład takie piękności. Jak czy kozie czaszka. To wszystko będzie bardzo dobrze działać właśnie na nasze rzeczy. Nasze damage. Tak jak mówiłem. Patyki są najłatwiejszą, moim zdaniem, strategią. Bo tak sobie myślałem i po prostu po skminach mój dumb brain myślił, że tak próbuję i tak będzie najlepiej chyba. Dlatego też oto i tu jesteśmy, w takiej sytuacji. Tak, jeśli chodzi właśnie o strategię, jak już powtarzałem się, dużo defensywy i przede wszystkim dużo rzeczy, które mogą obrażenia nam właśnie podbijać. Czym obrażenie w walce wręcz super, ale musimy procenty też brać, żeby nie były ciemne, jak już będzie bronię. Patyk, czaszka, ducha mogę wziąć na później. Kolejny patyk, więc blokujemy. I lecimy coraz tu dalej. Tak, patyki biłem już 21, a podkreślam, są to nadal patyki niebieskiej, znaczy jakie niebieskiej, białej jakości, szarej, minimalnej, podstawowej. Mogę nazwać na milion różnych sposobów. A już mając ich tylko 3, biłem po 21. Pomyślcie sobie, co będzie, jak będziemy mieć ich 12. Będzie prawdziwa rzeź po prostu. No tylko oczywiście kwestią główną jest to, żeby mieć wystarczająco dużo życia, pancerza, uników i innych rzeczy, żeby te patyki po prostu zrobiły swoje w czasie, kiedy my to przeżyjemy. Bo też mogę nie przeżyć. I kolejna mutacja, więc oczywiście już biorę. Teraz tak wyssane życie, 1% bierę. 8 obrażeń, świetna rzecz, ale nie, ja muszę być pancerz. Obrażenia, zamek za życie, niech będziesz, zaryzykuję patyk, weźmy ducha, czemu nie. Kolejny patyk i w sumie szybkość też się przyda. Teraz tak, zacząłem bardzo ryzykownie, mając 1 punkt życia. Ale no, 4 patyki, każdy z nich bije 26. Dlatego, że właśnie dostajemy te minusy. Tak, za każdym mieliśmy minus 5% chyba, za każdą broń, którą wyekwipujemy. To mimo to widzicie, no dajemy radę. Patyki nadal skalują się lepiej niż tracimy. A i przy okazji, jeśli ten odcinek będzie jakoś dziwnie pocięty, poprzerywany czy coś, to żebyście wiedzieli, to może być przez burzę, która zaczyna się spętywać za oknem i to prawdopodobnie jest coraz bliżej. A może słyszy się to w moim mikrofonie, może nie. Tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że to nie zostanie przerwane przez tą burzę. Ale tak, to bierzemy, to oczywiście już będzie cenne, patyk. Niech będziesz, wezmę jeszcze tą cebulę już. Część 20 za regeneracji, niech będzie. Oznacza to mniej więcej jedną rzecz. Nie idziemy w regenerację, tylko idziemy w lifesteala. Tak definitywnie. Dobra, w następnej rundzie będziemy mieć kolejnego patyka. I co 5 patyków, obrażenie na poziomie 27. Jak widzicie, ten patyczek już dał nam tylko bonus jednego obrażenia. Teoretycznie byłoby może więcej, ale no. Widziałem chyba coś, co też zmniejszało trochę. Ale tak, już tylko rzędu jednego. To jest smutna rzeczywistość, że coraz mniejsze będą korzyści z tego, dopóki no, nie będziemy mieć rzeczy, które też podbijają procentowe obrażenia. Nie wiem, że muszą być wysokie. Wytrzymać blisko zera nawet. Byleby tylko nie mieć minusów. Ale no, nawet jeśli będziemy mieć jakieś niewielkie minusy, to ja jestem skłonny wierzyć, że patyki i tak sobie poradzą, więc jest ciekawie. I teraz tak, żywioły, krytyk, max HP. Teraz tak, patyk. Jak mówię, podejrzana mikstura. Na następnej rundzie bierzemy tego
nie z Orczaka. Jak tam by się nazywało? O, to można też w sumie wziąć, bo czemu nie? Tak, zasięg nie jest nam potrzebny, a obrażenie jak najbardziej, więc też weźmiemy robakę z klupa w następnej rundzie. Przy 32 obrażenia. Na patykach. Jestem w stanie powiedzieć, że pewnie większość z was, która nie grała jakoś bardzo w Brotato, albo nawet jeśli grała, to nie skupiała się na patykach, nigdy nie myślała, że będą takie mocne i... Tej kwestii mogę powiedzieć, że sam też tak nie myślałem. Zawsze miałem takie zdanie, że patyki to pewnie memy. Jest u nich ho-ho meme, które teoretycznie może coś robić, a w rzeczywistości jest takie, ne, na nic się nie przyda. Tymczasem proszę. Patykami robimy rzeź po prostu niesamowitą. Aż mnie ciekawi, czy zawsze one są takie dobre, czy nie. Będę muszę to sprawdzić potem jeszcze na ewentualnie prymitywie, chyba tak się nazywał. Nie kojarzę, jest to mieczane jajo, które ma takie warunki, że może mieć broń tylko na max niebieskim poziomie. Więc tak. Zastanawia mnie, jak to wyjdzie i znowu zapomniałem niesforczego. Ups. Myślę, że biorę też. Ale dobra, mamy już 6 patyków, no to myślałem, że już 7 kupiłem. Ale tak, mam wystarczające obrażenia póki co, żeby ich unicestwiać, co jest zadowalające, ale jednocześnie... Nieszczególnie, to już nadal jest tylko zagrożenie poziomu drugiego, więc... Tutaj nawet na słabszych pewnie strategiach bym sobie spokojnie dał radę. A nie wiem, czy na takiej przykładowej piątce by to wystarczyło, to co tutaj mam. Więc fajnie, że sobie z dwójką manem. No, to nadal nie jest piątka. I tak, w sumie co jeszcze mogę dodać? Jeśli się nie mylę, coraz bardziej zbliżamy się już premiery DLC-ka. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, kiedy już naprawdę będzie można grać w kilkuosobowej grupie. Oraz jak to będzie wyglądało na tych nowych planszach. Czy one będą tylko reskinem? Czy te nowe postacie, nowe rzeczy? Czy będzie to naprawdę jakiś większy... mechaniczny element, który będzie wyróżniał tego, co mamy tutaj teraz. I teraz tak, nie zapomnę o tym razem. Weźmy miny przed gekiem, bo... Powiedzmy sobie szczerze, mina zawsze coś tam zdziała, a gek... Chociaż ma fajny efekt, to nie jest to szczególnie potrzebny efekt, jako że i tak jestem skłonny chodzić... Powiedzmy na przykład piechotę i wszystkie te materiały podnosić. A teraz okej, skoro już wykupiłem tą zanętę, która powoduje, że właśnie pojawiają dodatkowe te ze skrzynkami, to też ją unicestwmy szybko. Tylko i wyłącznie móc mieć więcej darmowych przedmiotów. Bo nie ma nic lepszego jak darmowe przedmioty. Aż nie, dobra, przepraszam. Jest coś lepszego niż darmowe przedmioty. Darmowe przedmioty, które są jeszcze idealnie pasujące się do buildu. A tutaj, no, teoretycznie nie wiadomo, jakie to będą przedmioty, ale jestem skłonny powiedzieć, że pewnie jakoś i tak będę w stanie wykorzystać. A jak nie, to zawsze jest to opcja przerób na materiały. Bo szkoda, że nie mamy maszyny, chciałem powiedzieć, maszyny recyklingowej. Maszyna recyklingowa to akurat jest świetny sprzęt, który pozwala recyklować i pancerz, później później raz 2 HP, opłaca się, obrażenia 3% za 6 na krytyka. Teoretycznie mogę wziąć cyberkula, czy cybernetyka, definitywnie tak, i teraz w stanie życia, obrażenia w walce wręcz szczęście. W stanie życia chyba, mamy go bardzo mało, jestem zdania, żeby nam się przydało. Więc tak... Definitywnie fasolkę mimo wszystko trzeba będzie wziąć, lemonię dobiorę. Na rolka i przynęta tak, to tak, to tak. Wszystkie 4 są świetne. Tutaj. Nieważne pod co się gra, jak się gra. Ja jestem zdania, że jeśli chodzi o miny, wieżyczki i asystujące rzeczy, nawet jeśli nie inwestujemy w inżynierię, warto je mieć, bo... To wiem, może jakimś cudem one coś tak zdziałają. Jak nie, to zawsze inżynierii nie ciężko wziąć raz na jakiś czas. Przedaję inżynierię tak, jak to przy przypadku taśmy było. Dałem też coś innego przydatnego, jak na przykład, no, tamto był pancerz. Tym podobne. Ale dobra. Pada 9. Rokowie padają. Obrażenie zadajemy 40, co jest ciekawe, bo w poprzednim gdzie było 41. Nie wiem, czy wiem coś, co zmniejsza zadawane obrażenia, czy jak. Padało się, jest jak jest. No wszystko jednak nadal. Nie traciłbym nadziei, nie panikowałbym. 40, jak widać, nadal wystarcza na większość oponentów. Więc po prostu dźgajmy tymi patykami, póki my żyjemy. Jak dwa poziomy. Pierwszy...
losowałbym szczęście, definitywnie. Drugie 12% obrażeń, niech i tak będzie. I teraz tak jak mówiłem, wieżyczka, robal, fasola, nie pamiętam co był ten ostatni przedmiot, ale okej, był. Tak, to się przyda, resztę mogę przelosować. Taśma się przyda, przelosować. I jak z unikiem, niska szansa, więc żaby teoretycznie też mogę wziąć, ale nie. Nie, powiedzmy, że nie. Pala 10. Wszystko super fajnie. Obrażenia dużo, 52. Wiem przynęty, co oznacza, że w sumie teraz mogą mnie atakować groźniejsze oponenty. Ja już prawie martwy. Ale to jest, powiedzmy, sednem sprawy. Dziwnym sednem sprawy jest to, że od dawna nie widziałem potyka. A to nic dobrego nie może zwiastować. Potrzebuję więcej patyków, żeby móc w ogóle to przetrwać. Musimy mieć na tym etapie już 12 patyków. Albo chociaż blisko 12, a nie 6. Dosłownie tylko połowę potrzebnych patyków udało mi się zgromadzić. Przy czym nie mówię jeszcze o pomyśle ewentualnego ulepszenia ich na stadium niebieskie, fioletowe lub czerwone, co to nie. Świetnie by było mieć taką okazję, móc to osiągnąć, ale... Ale nie, ja nawet zadowoliłbym się, gdybym miał 12 patyków białych czy też szarych, bo nadal nie wiem, czy to te białą czy szarą jakością. I proszę, przeżyłem. Ale ledwo. Bardzo ledwo. Tak, z tej opcji unik 9% definitywnie. Koszula, taśma, super. O, patyk! Czoła. To jest ryzykowną opcją, ale niech będzie, wezmę. Jeski patyk. Świetna rzecz. I teraz tak, kamizelkę blokujemy. Hełm blokujemy. Boże, zapętuję się taku. Nie. Ale dobra. Nie, mam już teraz 8. A tak, dobra, dwa patyki kupiłem w sumie. To teraz mam 8, tak. Jaki bym 58 w tym momencie? Jeden bije tam, będzie. Znaczy, będzie trochę bił więcej. Nie mówię, że wiele więcej, ale trochę. Sytuacja wygląda na. Może nie tyle opanowaną, może nie tyle dobrą, co zmierzającą w prawidłowym kierunku. Tak chyba to niełatwiej byłoby opisać. Ale tak. Tak, tak, jest wszystko bardzo dobrze. Czy będą jeszcze w ogóle jakieś niespodzianki, tak przy okazji, na późniejszych falach, bo tak się mi to zastanawia. Ale nie, chyba na zagrożeniu drugim nie ma żadnych jeszcze niespodzianek. Chyba prawdziwe niespodzianki zaczynają się od trzeciego. Tak, bo dopiero na trzecim są te wredne jaja i inne takie rzeczy. A nie, tego nie potrzebuję teraz. Wiele z dobrych rzeczy, ale proponowałbym wziąć trochę prędkości ataku. Tutaj wszystko świetne, ale przelosowanie. Trzy pancerze. Trzy pancerze, czy sześć obrażeń? Trzy pancerze. Tak, hełm wojownika, jakości fioletowej. Zwykły hełm i... Tak. To będzie można wziąć, bo i tak nie gram pod dystansówki, to też można wziąć. I nie jesteśmy na nic, więc następna fala. Zobaczcie, jak to już pięknie wygląda. Jakiś patyk bije ponad 100, pozostałe patyki bije 60. Teraz pytanie tylko, który bije ponad 100, czy to jest niebieski, czy to jest jednak fioletowy. Gdyby nie był, to i tak jest piękny wynik. Ale oczywiście był piękniejszy, jeśli by się okazało, że to niebieski patyk tyle bije, a fioletowy jeszcze więcej. Ale chyba odpowiedzi nie dostanę, bo ciężko w tym wszystkim zobaczyć dokładnie. Dobra, widziałem 81. Więc tak, to fioletowy bije 106, 81 bije niebieski, 60 biją pozostałe. Nadal są to piękne wyniki. Więc już zobaczcie, obrażeń w walce wręcz mamy 8, a procent tylko 26, więc... Nie jestem pewien, czy istnieje inna broń, która by tak dobrze sobie radziła... w takim momencie. Oczywiście tam można się kłócić, że bronie, które skleją się od wielu rzeczy, jak na przykład prędkość... tego obrażenia i coś. Oczywiście mógłbym mieć lepsze wyniki, jeśli by się dobrze dobudowało w tym momencie, ale... Jeśli mówimy o broni, która ma pojedyncze skalowanie, tak jak tutaj... Definitywnie patyki są po prostu najlepszym. I teraz 12% kolejny etchamp, nie? Zasięg czerwonej jakości. Cisz gro. Niech będziesz, wezmę. To jest tak, hełm. Koszula, odrut, tak. Ogród i skrzydła niech też będą.
Jak z tego tutaj szybkość mogę poświęcić, bo i tak mamy dobrą. To też można 1% co nic takiego, to będzie można też wziąć. I następna fala. 9 patyków z 12. Fala numer 13. Jest pięknie. Tak, wrogi widzę, że zaczynają już nosić hełmy, czyli teoretycznie są to takie bardziej mocniejsze wersje tego, co było wcześniej. Ale patyki nadal są wystarczająco drewniane, żeby sobie poradziły. Całe szczęście, jak mówię, całe szczęście udało się ich trafić więcej. I tak. Wiem, że może to się wydawać trochę już nudne, że tak tylko biegam i podnoszę tymi patykami, ale... Raczej każdy wie, jak brutalnie to wygląda. Każda rozgrywka sedna polega na chodzeniu, podnoszeniu. A mimo to, że niby takie proste... W ogóle teraz mi naszła właśnie ta rozkmina. Czy te wszystkie, jakby to powiedzieć, przetrwanie hordy, Bullet Heaven, czy jakkolwiek inaczej to nazywają, Survivor-like, wszystko to tak... Podstaw to jest chodzenie i podnoszenie. Jednak w tych grach jest coś takiego pięknego. Aż się chce w to grać, aż to jest takie przyjemne. I jeśli mam być totalnie szczery, nigdy się nie zastanawiałem, skąd to się bierze. Taka... satysfakcja z grania, wchodzenia i podnoszenia. Ale osobiście mogę powiedzieć, że mnie to urzekło i że ja uwielbiam tego typu gry. Zresztą chyba po tym widać, że nadal prowadzę serię z Brutato. Tam Brutato. Mówię różnie, raz bardziej tak z Hinglisha, raz bardziej po polskiemu. Ale no. Żeby nie było, nie jest to... To nie jest naprawdę jedyna gra tego typu, którą bym z chęcią pokazał, no. Prawda jest taka, że wiele z nich czeka na swoim kolej, przez to, że Brutato na razie jest właśnie dalej ogrywane. No, jedną z nich nawet znacie. To chyba prezentowałem. Przynajmniej jedną z nich. Mówię tutaj o tej oczywiście żabie, która prowadzi swój ogród i walczy z insektami. I wydaje mi się, że może jeszcze mam jedną, którą też prezentowałem w formie demówki na kanale. A osobiście jeszcze nie włączałem pełnej wersji. Może nawet dwie takie są. Tak czy inaczej, właśnie takich survivor-like'ów mam mnóstwo do pokazania. I regeneracja życia w za inne rzeczy. Oczywiście, w regenerkę i tak nie chciałem iść. I teraz tak, kolejny odrzut, tak. To już mogę też wziąć. Pszczoły też mogę wziąć. I teraz tak, 17%, czyli tak jak teraz coś maksymalna prędkość, jaką możemy osiągnąć. Moim zdaniem wystarczająca. A wiem, za to dostaliśmy bonus do różnych innych rzeczy, przez to, że wzięliśmy te kajdany. CA. Oczywiście wiem, że są jeszcze jakieś inne typy kajdanów, jeśli one się pojawią, to możliwe, że też bym skłonny je wziąć. Ale nie jestem teraz pewien, czy... Dobry pomysł, bo wiem, że jedne są na... To nie pamiętam, czy na regenerację, czy na max życia. Jeśli na max życie, to bym jak najbardziej mógł wziąć. Nie byłoby problemu, jeśli jednak są na max życie, to raczej nie. Dałoby się mieć więcej niż 50. Chociaż, nie wiem, może ta 50 jest jednak wystarczająca, patrząc na to, jak sobie radzą patyki. A podkreślam, nadal nie ma ich 12. Jestem pewien, czy też istnieje taki, ale bardzo możliwe, że tak. Jeśli chodzi o prędkość ataku. Kajdany na prędkość ataku, to tutaj nie wiem, czy bym je brał, czy nie. A, to mogę wziąć. Tutaj wszystko szare, więc nie. Prędkość ataku, oczywiście, patyk. Kolejna przynęta. Przy czym przy okazji sprawdziłem angielską wersję. W angielskiej wersji to jest chyba lure. W czasie, kiedy ta taka klasyczna, wcześniejsza, to było bait, więc jest różnica. Bo tak najłatwiej można by było to przetłumaczyć nie jako przynęta, w tym przypadku raczej zanęta, czy coś tego typu. Przy czym przynęta też nie jest dobrym, znaczy nie jest błędnym stwierdzeniem. Ale tak. To mogłoby być bardziej przetłumaczone na zanęta, żeby te przedmioty nie nazywały się identycznie. Bo raczej... Przynajmniej tak mi się wydaje, że najsensowniej byłoby to przetłumaczyć, żeby nie było, ja sam nie jestem jakimś wielkim wędkarzem ani nic. Chociaż trochę się ryb próbowało łapać. Ale wracając, no więc zawsze z mojego, powiedzmy, punktu takiego nowego, tak chyba to najłatwiej określić. Więc to wyglądało tak, że przynęta to jest to, co jest na wędce, co służy do złapania i tak dalej. Natomiast zanęta to jest raczej właśnie to, co się rzuca przykładowo do wody,
przypadku właśnie znowu ryb, żeby po prostu je zwabić w to miejsce. O, na tej nowej przynęty sugeruje mi, że bardziej powinno się nazywać zanętą właśnie. Ale no, to są tylko moje rozkminy życiowe. Nie musicie ich traktować na poważnie, ani w ogóle się na nich skupiać. Ją bierzemy, reszta skip. Fajne rzeczy się trafiają, ale nie to, czego potrzebuję. Jest trochę smutne. To byłoby super, ale trochę już na to za późno. To warto wziąć. Dobra, mogę wziąć, przelosujmy. Przelosujmy. Traktor niepotrzebny. Zablokować, chociaż nie, to już nie ma sensu. Po prostu idźmy na kolejną falę, mając 10 z 12 patyków. Nadal super, nadal potężnie, ale... No nadal też nie jest to właśnie pełnia tego, co chciałem osiągnąć. Bo wszystko wystarczające jest to na ten poziom, na którym gramy. Nie wiem, czy na trójce, czwórce bądź piątce sobie to wystarczyło. Może tak, może nie. Czas to pokaże. Tak czy inaczej właśnie, no... Zaraz będzie końca. Miejmy nadzieję, że tym razem nie znamy, tak jak to było chyba z... Rakiem w poprzednim epizodzie. Wydaje mi się, że chyba tak. Raka, może ktoś inny. Nie pamiętam tak czy inaczej, pamiętam za to, że w, albo w ostatnim, albo w poprzednim, przedostatnim. Udało mi się właśnie prawie że wygrać, ale potem zlamiłem na jakiejś właśnie końcowej fali. No, mam nadzieję, że tym razem to się nie powtórzy. Tak chciałbym mieć jak najszybciej, powiedzmy, za sobą taki podstawowy cel, który sobie wyznaczyłem, czyli takie po prostu przejść raz każdy poziom trudności w Brotato na nagraniu. Jeśli się uda, to będzie świetnie, jeśli nie, to nie ma żadnej tragedii. O, patrzcie, już 12 patyków przy okazji. Więc mamy prawie szczyt naszych damage'y. Szczyt, czym nie wiem, oczywiście taki pełny, kompletny, prawdziwy, jak będą te patyki wszystkie przekształcone w formę no, czerwoną. Ale wiem, że to już za mało czasu. Teraz tak naprawdę, nawet jeśli zdobędziemy kilka niebieskich albo fioletowych, to będzie już wielki sukces. A jeśli ich nie zdobędziemy, to i tak jest to wielki sukces, bo nadal 12 patyków. 12 broni. O 6 więcej niż zazwyczaj. To wszystko jest takie wspaniałe, piękne i dobre, że... No po prostu pomyślcie sobie. Ja wrogów naraz jestem w stanie dźgać. Jak bardzo jest to skuteczne. Bo obrażenia są teoretycznie wysokie. Ale nawet jeśli są niższe niż powinny być, to jest ich dwa razy więcej. Przez to, że po prostu dwa razy więcej źródeł tych obrażeń wokół mnie egzystuje. Więc, ja, po prostu moim zdaniem jest już świetnie, dobrze i daliśmy radę. Postać wyzwaniem, jakie stawia wielozadaniowy. Tak, pomnik... Teoretycznie mogę wziąć, więc niech będzie. No i teraz tak, szansa na krytyka, kolejne miny, odrzut, rana głowy. Garbonkę już za późno, włóczni nie chcemy. Proszę, kolejny niebieski patyk. Któryś teraz przekształcił fioletowy patyk. Jest moc. Mamy teraz dwa fioletowe patyki i jeden niebieski patyk. A burza jest coraz głośniejsza i pewnie coraz bliżej. Miejmy nadzieję, że nie wyłączę prądu zanim skończymy tego epizoda, bo... No nie, niewiele mi brakuje już do sukcesu. W końcu jest to fala 19. Proszę, burzo, jeśli masz wyłączyć prąda, poczekaj jeszcze jakieś 10 czy 15 minut. Wtedy chyba zdążę skończyć odcinka i jeszcze go wrzucić na YouTube'a. Tak, będzie fajnie. A jeśli nie zdążę, to... Mam nadzieję, że nie stracę z tego nagrania. Chcę mi OBS... Po prostu utracić nagranie, nawet jeśli mam ten tak zwany format, który można odzyskać, uratować i... Teoretycznie jest... Mniejsze ryzyko, że coś jest nie tak. A dla tych, którzy nie wiedzą, to OBS można nagrywać do różnych formatów i... Mam taki zalecany przez OBS-a, bo najłatwiej go odzyskać. A problemów z nim jest czasem więcej niż jak miałem MP4, którą teoretycznie nie można odzyskać ani nic. Czasem jak mi crashowało coś, OBS się wyłączał, prądu nie było, komputer się resetował czy cokolwiek. Po prostu... Mimo to MP4 były bardziej chyba niezawodne niż to, co teraz mamy. Ale tak, nie ma już co o tym rozmyślać. Ostateczna fala, więc kolejny niebieski patyk, co oznacza, że mamy już trzy fioletowe patyki. Co się trafi, to bierzemy.
Ryzykuję przyjazdem obcym. Restujemy. Niestety, cóż, już nie będzie. Będzie czerwonego patyka. Niestety. Ale okej, idźmy i tak na tą falę ostateczną i trafił się taki bossu. Teraz pytanie, czy będziemy musieli go przeczekać, czy jednak patyki wystarczą, żeby go dźgać w jego oczka i wygrać. Chyba się uda, chyba go pokonamy. Tak, no definitywnie pokonamy bossa. Jej! Przedwczesna fala 20 ukończona i zrobiliśmy dzięki temu rąbacz. Fajna rzecz. 50% obrażeń będzie brane od naszych fizycznych, 20% od max HP. Okej. Okay. Okej, okay, fajne. Tak, no fajnie, udało się. A co za tym idzie? Kolejny raz poziom drugi chyba? Tylko tak, poziom drugi ukończony. Więc no nie wiem, czy coś jest więcej do powiedzenia, poza tym, że moim zdaniem wielki sukces i cóż, to by było na tyle. Więc dzięki wam bardzo wszystkim za oglądanie. Jak widać, Brotej to znowu ma krótszy odcinek, ale tak idealnie zmieszczony się w preferencjach w większości YouTube'owej według ostatnich statystyk, które otrzymałem. I tak, jeśli macie jakiegoś ziemniaczonego jajka, którego chcecie zobaczyć na tym epizodzie na poziomie trzecim, dajcie mi znać i ja z chęcią go wybiorę. Jeśli nie, to oczywiście sam coś zadecyduję, a na ten moment, jak powtarzam, to wszystko, więc no trzymajcie się i hej!